Cześć, nazywam się Paweł i dzisiaj będziemy walczyć z zadaniem drugim z niechlubnej matury próbnej z grudnia 2022 roku. Kule K1 i K2 o różnych masach, odpowiednio M1 i M2, poruszały się naprzeciw siebie w inercjalnym układzie odniesienia z prędkościami o wartościach 2 i 4 m na sekundę. Środki tych kul poruszały się wzdłuż wspólnej prostej. W pewnym momencie kule K1 i K2 zderzyły się, a wartości prędkości kul po zderzeniu były równe odpowiednio 1 i 5 metrów na sekundę. Patrz na rysunek. Co widzimy z tego rysunku? Widzimy, że zderzenie jest doskonale centralne. Wiemy z treści zadania też, że jest doskonale sprężyste. Ja tutaj, żeby nie męczyć się potem przy obliczeniach z przepisywaniem tych indeksów, to wprowadziłem sobie swoje oznaczenia, co na maturze jest jak najbardziej legalne, tylko trzeba to zapisać. Ustal i zapisz, czy zderzenie kul K1, K2 było doskonale sprężyste. Powołaj się na odpowiednie prawa lub zależności fizyczne, wykonaj niezbędne obliczenia uzasadniające Twoje twierdzenie. Będziemy tutaj szukać jakiejś zależności pomiędzy prędkościami przed i po zderzeniu, takiej, która omijałaby masy. Do tego będzie nam potrzebna zasada zachowania energii i zasada zachowania pędu. Zapisujemy sobie jedną i drugą. A zatem będziemy mieli M1 V1 plus M2 V2, to się równa M1 V1 prim plus M2 V2 prim. I tutaj, drogi widzu, zwróć uwagę na to, że pęd jest wielkością wektorową, a zatem najlepiej by było już w tym momencie, jeżeli przykładowo prędkości zwrócone w prawo przyjmiemy sobie jako dodatnie, to te zwrócone w lewo na tym etapie przyjąć sobie jako ujemne. Czyli minus mielibyśmy tutaj i minus mielibyśmy tutaj. Teraz zapisujemy sobie zasadę zachowania energii. Energia jest wielkością skalarną, więc tutaj wszędzie plusy. M1 V1 kwadrat przez 2 plus M1 V2 kwadrat przez 2. Tutaj powinna być oczywiście dwójka, poprawiamy. To się równa M1 V1 prim kwadrat przez 2 plus M2 V2 prim kwadrat przez 2. No teraz trzeba by to rozwiązać. Tak jak powiedziałem, znaleźć tutaj zależność pomiędzy prędkościami, omijając masy. Przerzucamy sobie wszystkie iloczyny z M1 w obu równaniach na jedną stronę, a iloczyny z M2 zostają po drugiej stronie. A zatem będziemy mieć M1 V1 plus M1 V1 prim, to się równa M2 V2 plus M2 V2 prim. I w drugim równaniu mnożymy sobie stronami przez 2 i również wszystkie iloczyny z M1 na jedną stronę, wszystkie z M2 na drugą. A zatem będziemy mieli M1 V1 kwadrat minus M1 V1 prim kwadrat, to się równa M2 V2 prim kwadrat minus M2 V2 kwadrat. Skąd ja wiem, że tak to trzeba robić? Ponieważ już coś takiego kiedyś robiłem i ty, drogi widzu, jeśli byłeś na matwizie, to w pierwszej klasie również takie zadania powinieneś robić. Wyłączamy sobie w obu równaniach po obu stronach M1 i M2 przed nawias. Czyli będziemy mieli M1 w nawiasie V1 plus V1 prim, to się równa M2 V2 plus V2 prim. W drugim równaniu M1 V1 kwadrat minus V1 prim kwadrat, to się równa M2 V2 prim kwadrat minus V2 kwadrat. Rozpisujemy sobie drugie równanie ze wzorów skróconego mnożenia. Pierwsze przepisuję.
Zwróć tutaj widzu uwagę, że no trzeba to wszystko robić bardzo uważnie. No nie możemy się nigdzie pomylić, czy to przy przenoszeniu z lewej na prawą stronę znaku równości, czy to przy przepisywaniu, czy to tutaj przy wzorze skróconego mnożenia. A kwadrat minus b kwadrat to oczywiście będzie a minus b razy a plus b. OK. Co robimy z tym dalej? Oznaczamy sobie porównanie jedynką, to oznaczamy sobie dwójką i stronami dzielimy. Porównanie 1 przez 2. Przepraszam, oczywiście 2 przez 1. I my sobie to dzielenie tutaj zapiszemy, zanim cokolwiek wykonamy. A zatem lewa część drugiego równania. M1. V1 minus V1 prim. V1 plus V1 prim. Podzielone przez lewą stronę pierwszego równania. M1 w nawiasie V1 plus V1 prim. To się równa. W liczniku. Prawa strona drugiego równania. M2. V2 prim minus V2. V2 prim plus V2. I w mianowniku prawa strona pierwszego równania, czyli M2. V2 plus V2 prim. Dobra, skracamy wszystko, co się da i skracamy masowo. M1. M2. Te nawiasy, jak też te nawiasy. I zostaje nam następująca zależność. V1 minus V1 prim to się równa V2 prim minus V2. Możemy sobie teraz podstawić prędkości. V1, czyli 2 m na sekundę, minus V1 prim, czyli 1 metr na sekundę. To się równa V2 prim, czyli 5 metrów na sekundę, minus V2, 4 metry na sekundę. Ja nie podstawiam tutaj ponownie tych prędkości zwróconych w lewo z minusami, ponieważ zrobiłem to już tutaj. I widzimy, że po lewej stronie wychodzi nam 1 m na sekundę, po prawej 1 m na sekundę, a zatem lewa strona jest równa prawej. Jak tutaj mogłaby brzmieć nasza odpowiedź? Ponieważ dla tego zderzenia zasada zachowania pędu i zasada zachowania energii są spełnione, stwierdzam, że zderzenie było sprężyste. Czyli my założyliśmy sobie, zapisując dla niego zasadę zachowania pędu i zasadę zachowania energii, że jest sprężyste, a następnie doszliśmy, tak jak mówiłem, do zależności pomiędzy prędkościami, która omija nam masy i liczby, które mieliśmy w zadaniu, podstawiliśmy do tej zależności prędkości i okazało się, że faktycznie znak równości jest prawdziwy, lewa strona jest równa prawej. A zatem zasady zachowania pędu i energii po tych wszystkich obliczeniach mogą zostać uznane dla tego zderzenia za spełnione. Drogi widzu, jeżeli ten film był dla Ciebie pomocny, zostaw łapkę, zostaw subskrypcję.
Będziemy walczyć na pewno z kolejnymi zadaniami maturalnymi. Jeżeli masz jakieś pytania do tego rozwiązania, pytaj w komentarzach.